Sezon motocyklowy na polskich drogach się już rozpoczął. Możemy zaobserwować wielu motocyklistów, którzy niestety nie zawsze jeżdżą zgodnie z przepisami. I temu, drodzy Państwo, chcemy poświęcić cały dzisiejszy program, a wszystko po to, żeby jeździło nam się bezpieczniej. No to jazda bez trzymanki. Jazda ponad 200 km na godzinę, wyprzedzanie z prawej strony, wciskanie się między samochodami, a przede wszystkim ucieczka przed policyjnym radiowozem. To tylko niektóre z wykroczeń popełnionych przez tych trzech motocyklistów. Myślę, że na długi czas ta jazda tych motocyklistów została wstrzymana właśnie przez policjantów, którzy przeprowadzali tę kontrolę. Odebrano im prawo jazdy, skierowano wniosek do sądu. No, to są konsekwencje braku odpowiedzialności. To wyglądało bardzo groźnie, ale na szczęście skończyło się tylko i wyłącznie na lekkich uszkodzeniach ciała kierującego i na zniszczonym motocyklu. Dlaczego uciekał? No, ponieważ miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, nie chciał się zatrzymać do kontroli, myślał, że ucieknie, pojechał na polną drogę. Na szczęście policjanci dopadli go, zatrzymali. No, mogło to się skończyć bardzo tragicznie. Tym razem, drodzy Państwo, to nie zachowanie kierowcy motocykla, ale samochodu chcemy napiętnować, bo takich niewłaściwych zachowań jest na naszych drogach niestety zbyt wiele. Ten film otrzymaliśmy od jednego z internautów, motocyklisty, który zarejestrował złośliwe zachowanie kierowcy samochodu osobowego. Złośliwe, a nawet chamskie, bo jak inaczej nazwać wjeżdżanie bezpośrednio przed jadący motocykl, zajeżdżanie drogi, czy też wjazd na inny pas jezdni bez włączonego kierunkowskazu. No, złośliwość w najwyższej formie to jest delikatne określenie. Pamiętajmy, że motocykliści są wśród nas, no i szanujmy się wzajemnie.